Więc nawet jeżeli samo auto was nie przyciąga, to i tak moim zdaniem... ale... Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj przetestujemy sobie nowe auto z Rocket Passa. Oczywiście chodzi o Nexus. Tutaj wygląda nieco inaczej, bo sobie już Bucket modem edytowałem, także używam zarówno ten dekal chyba z 60 któregoś poziomu. Opony to są malowane na biało, ale to są tutaj te takie podstawowe opony za też któryś tam poziom. Ale wiem, że ten dekal jest też animowany, więc na pewno będzie bardzo fajnie. No i wybuch też sobie wziąłem chyba z nagród turniejowych, także tak dzisiaj sobie w Bucket modzie porobiłem, ale te opony naprawdę wyglądają kozacko. Nie spodziewałem się, że je będzie można malować, to znaczy tak, miałem nadzieję, że będzie można. No i wyglądają super moim zdaniem, naprawdę mi się podobają. To auto nawet też nie wygląda źle już z tym takim malowaniem zrobionym. No i co, idziemy do meczu. No i dobra, mamy przeciwnika, auto w grze. Na pewno jest fajne to, że ma boosty tak jakby jeszcze po bokach. Nie wiem, trochę mi to z miejsca na kierunkowskazy, na lampy tylne wygląda, ale generalnie boost jest ok. Tak jak już wspominałem zresztą w odcinku z sezonu 5, takie jakby podsumowania sezonu 5, tego jak się to zaczęło. Jeżeli ktoś tego nie widział, to zapraszam, to generalnie nie jestem jakimś wielkim fanem tego auta, jeżeli chodzi o wygląd. No ale zobaczymy, jak się nim będzie grało. W sumie ciekawe też, jaki to ma hitbox. Z tego co mi się wydaje, będzie to coś niskiego. Prawdopodobnie jakiś Dominus, ale może to będzie też jakiś, nie wiem, breakout albo plank. To się okaże, oczywiście zobaczymy to po pierwszym meczu. A i widzicie, to takie malowanie jest animowane, to znaczy jeżeli jedziemy z maksymalną prędkością, czy tam po prostu ze supersonikiem, o, to właśnie takie kreski się pojawiają. O, i tutaj też mamy wybuch z karnetu, też mi się chyba najbardziej właśnie ten wybuch podoba. Dobra, polećmy na jakiegoś double reseta. Mam wrażenie, że on celowo, nie no, denerwuje mnie, że on tak dziwnie gra. No mówię, nie wydaje mi się, żeby to był Octane, ponieważ raz, że wizualnie jest to niskie auto, a dwa, że też czuję, że jest dosyć niskie. To znaczy piłka łatwo wlatuje na dach, jak z nią skręcam. Nie wiem, wyjdźmy z tego meczu może, bo strasznie dziwny jest, zagramy jeszcze jeden. Nie wiem, z takiej perspektywy naprawdę aż tak źle ten samochód nie wygląda, ale dalej jest to taka podstawa, że... No nie. Ale może będzie grywalne. Dobra, strzelamy już pierwszą bramę w tym meczu, bo nie pierwszą w odcinku, nie wiem co ja gadam. Tak też tutaj uprzedzając, od razu powiem, że jeżeli ktoś gra w Rocketa całkiem sporo, to oczywiście sam zakup Rocket Passa jest opłacalny, ponieważ kredyty chyba na 110 poziomie Rocket Passa się zwracają. Całe zainwestowane 1000 kredytów wtedy wraca na wasze konto. No i tak jakby macie te inne pozostałe itemki za friko, to znaczy za friko, za to, że po prostu kupiliście Rocket Pass i graliście. Więc nawet jeżeli samo auto was nie przyciąga, to i tak moim zdaniem... ale potęga! Ej, co to było? To było co najmniej dominusowe. Aż, ale nie wiem, czy to nie jest jakiś breakout. Jakie to było szalenie mocne, naprawdę. Ej, trzeba Mastiego potestować tym autem, bo to było fajne. Ej, czy to jest auto do Masti Flicka? Jakie potężne Masti Flicki masz? Takie, że nie zdążę, w sensie nie jestem w stanie dolecieć bez boosta. Bez dużej ilości boosta. Ej, ale fajne to jest, no ej, muszę to potestować. Dobra, jeszcze Quicksir Pinch oczywiście dla widzów. Zawsze musi być przetestowany. Dobra, zwaliłem ja. Ale ostatnio totalnie nie robię Quicksirów i nie mam wprawy. Ale okej, zróbmy to jeszcze raz, bo mnie to strasznie satysfakcjonuje. Dobra, teraz aktualnie nic nie pykło, ale powiem wam, że te wcześniejsze próby naprawdę zaimponowało mi to auto, jeżeli chodzi o... Nie no, od razu sprawdźmy, sprawdzę teraz na freeplayu, jaki ma hitbox ten samochód, zagramy jeszcze potem, jeszcze jeden casual i potem dopiero ranked, bo naprawdę chcę jeszcze sobie polatać tym. No i jak widzimy, nie dość, że bardzo fajnie odwzorowany jest hitbox, to jest to hitbox breakouta. Tak więc w końcu coś innego, w końcu nie ma ani Octane'a, ani Dominusa, czyli tych takich najpopularniejszych hitboxów, które właściwie każde ostatnie auto miało ten hitbox. Miła odmiana i bardzo fajnie, że jest w sumie bardzo precyzyjnie zrobiony. No niestety nie wygląda ten samochód dobrze, to znaczy mi się przynajmniej nie podoba, wam się może podobać jak najbardziej, ale przynajmniej jest bardzo dobrze odwzorowany i ma ciekawy hitbox. Dobra, idziemy do kolejnego meczu. O, i nawet nam się trafiła nowa mapa, także idealnie w zasadzie. Wszystko czego trzeba, ja sobie zapiszę może nawet powtórkę. Lećmy na dubla. Wydaje mi się, że damy radę to strzelić w poprzeczkę. Niesamowite wykończenie niesamowitego gracza. Tak jeszcze może podsumowuję to malowanie. O ile jest w miarę fajne, jeżeli jedziemy wolno, to tak jakby interakcja z tym, że przyspieszamy, mi się zupełnie nie podoba. To znaczy, te paski
Nie wiem, moim zdaniem są średnie. Co, to nie weszło? Myślałem, że Golf w ogóle będzie. Ale moim zdaniem te paski są takie nie dość, że rozpraszające, to dwa strasznie, no nie, nieestetyczne. Wolę, jak ich nie ma, ale nie będę jeździł wolno specjalnie, żeby ich nie było. Okej, okay, tego nie widzieliście. Okej, okay, spróbujmy może Ground Pincha, jak tam, dobra, nie pozwoli. Chociaż, dobra, jednak miałem i tak zły setup, bo się nie spodziewałem nawet, że nam jednak zostawi, ale... Dobra, ostatecznie próba Kuksira. Chyba ostateczna. Dobra, jest w bramę, ale totalnie mi nie idzie. Tak też właściwie pierwszy raz gram dopiero na tej mapie. Na początku myślałem, że aż tak będzie gigantycznie waliła po oczach, ale w sumie nie wiem. Albo ze mną jest coś nie tak, albo nie jest taka zła ta mapa w sumie. Może już stare mapy mnie przyzwyczaiły do tego, żeby mieć odporne oczy. Chyba byłby fajny pinch dosyć, ale niestety zblokował ziomek. Dobra, zaatakuję bardziej z powietrza. Nie zdążę zebrać boosta, więc... Dobra, jeszcze jeden strzał. No niestety, tak jak powiedziałem, jest to breakout. Breakoutem zasadniczo raczej, to znaczy nie patrzcie na mnie, w sensie jakby ktoś umiał robić dobrze pincze i miał do tego wprawę, nie to co ja ostatnio, to by pewnie lepiej to dużo strzelał. Ale z tego co wiem, breakouty też nie są za fajne do wszelakich pinczy. Ale za to są fajne do latania, więc zobaczmy co tutaj damy radę zrobić. Resecik. I nie mamy resecika jednak. Dobra, polećmy jeszcze raz na atak z powietrza. O! Nie no, do Mastiego na pewno będzie to bardzo fajne auto. Też generalnie tutaj muszę od razu powiedzieć, że w sumie to nie jestem totalnie przyzwyczajony do tego hitboxu. Nawet nie pamiętam, kiedy ostatni raz grałem tym hitboxem, bo pewnie był to po prostu breakout, więc praktycznie nigdy nim nie gram, ale odczucia z niego są całkiem przyjemne. Dobra, proszę. O, zrespiło boosta doskonale. Spróbujmy zrobić double reseta. Okej, okay, nie było to idealne, ale to setup zepsułem. Strasznie nastraszuje ten gostek, jest to denerwujący, no ale cóż. On nie chce kopnie. Nie wiem, strzelmy dwa gole na reset, co? Na remis i potem w dogrywce go zniszczymy. Okej, okay, to powinien być gol, dokładnie. Dobra, mamy wolną ściankę, to polecę. Może się uda z niej strzelić. Okej, okay, i musty, i double top. Niestety słupek zwaliłem, ale mamy jeszcze jedną szansę w sumie. Albo nie mamy, bo nasz typek dojeżdża. Dobra, strzelmy z kontry. Chyba, że to przybije. I strzelamy z tego. Dobra, strzelmy, żeby mieć potem jeszcze jakąś akcję. Ziemek chyba nie wiedział, że umiemy trzymać piłkę na dachu. Nie wiem, strasznie podjeżdża, ale to wiadomo, no stara się chłopak. Musi mnie jeszcze przetestować takiego Mastiego z tej pozycji. Jednak znowu nas zblokował. Okej, okay, przeskoczony. Wlećmy na sufit, nie zdążę nic z tego zrobić, poza ground pinchem potencjalnym. Nie był najmocniejszy, ale powiedzmy, że to nie wina auta. No na pewno jest to specyficzny hitbox, ale zarazem jest to dobrze odwzorowany hitbox na samochodzie, więc myślę, że jeżeli ktoś grał breakoutem, to będzie zadowolony. Ja jeszcze pójdę na rankedy. Dobra, nie mam jeszcze rangi w tym sezonie, zagramy sobie rankedy 1v1, to czemu by nie? Okej, okay, standardowo fake kickoff, czyli coś, co każde auto potrafi. Tutaj dajmy się zdemować. Chciałem nawet zahamować, ale nie wiem czemu nie zahamowałem. W sensie, pewnie widzieliście na ekranie, że na chwilę kliknąłem L2, żeby po prostu wsteczny kliknąć. Ale no, coś mnie odcięło. A też muszę się przestawić na to, że to jest ranked, a nie typek jakiś z casuala. Dobra, mamy piłkę za friko. Ja sobie podlecę. Może resecik. Zlagowany, to znaczy to było po prostu coś takiego, że u mnie gra zaczytała, że dostałem flip reseta. Na serwerze się to nie stało, no i coś takiego się stało. No i tracimy na 2 do 0 przez mój błąd. Na pewno minusem, takim w sensie prześmiewczym, jest to, że jak się gra takim fajnym autem, to znaczy hitboxem breakouta, to bardzo fajnie się nim lata zawsze. I przez to bardzo kusi, żeby właśnie próbować jakieś aeriale i musty fliki. No ale to jest kwestia zawodnika, żeby się temu móc oprzeć. No i jak ktoś to robi z umiarem, no to na pewno może to wykorzystać na plus, że sobie podleci fajnie. Dobra, ja strzejsowałem bez sensu. 3 do 0. Myślę, że to nadrobimy na chillku za chwilę. Ale też nie podoba mi się ten taki jakby drugi dodatkowy żółty kolor na tym samochodzie. Nie no, naprawdę, po prostu... Nie wiem, co tutaj by można było wybrać, żeby to fajnie wyglądało i żeby to nie był zarazem taki sam kolor. Okej, okay, ładny fliczek. No, zmierzam do tego, że tak zachwalałem to malowanie, ale jednak nie jest jakieś super. Okej, okay, wznowienie wygrane. Tutaj sobie jedziemy.
Ładujemy bramę? Dokładnie. 3 do 2. Mówiłem, że nadrabiamy, to nadrabiamy. Tak też tutaj powiem, bo może część z was nie wie. Hitbox Breakouta jest jeszcze trochę niższy od Dominusa i jeszcze trochę dłuższy. Takie macie po prostu, żebyście mieli odniesienie. No, tak jak wspomniałem, ten samochód jest jeszcze niższy od Dominusa. I moim zdaniem do gry takiej kompetytywnej, poza freestylem, do freestylu ten samochód będzie pewnie bardzo przyjemny, ale do gry rankedów raczej bym go nie polecał. Wiadomo, że teraz nadrabiam bramki w ogóle, ale naprawdę jeżeli chodzi o tryhard, to jednak Dominus przynajmniej trochę wyższy jest i to naprawdę robi potem fajną różnicę. Czy to w skręcaniu z piłką, czy to w przyjmowaniu piłki, czy to w odbijaniu piłki na ściance. No i ładnie uderzył pod poprzeczkę. Myślałem szczerze, że przeniósł piłkę nad bramką. O, nie trafił w boosta i nam podał piłkę. Także anlacy. Może podlećmy na akcję z powietrza. Niestety zabrał nam przyspieszenie. To nie jest w bramce. Tylko musimy to jakoś umiejętnie strołować. Albo nie? Dobra, udało się to zapanować jakoś. Wybijmy tą piłkę. Nie wytrzymam. Strzelmy to szybko. Nie zdążę, nie zebrałem. Ale jest dziwna akcja. Piłka przejęta, przebijamy go. Nie udało się go zniszczyć. Ale trochę czuję takie, no za niskie stało to do takiej przyjemnej gry. Tak po prawdzie, no. Tracimy jeszcze gola. Teraz akurat nie przez to, ale nie czuję się komfortowo prowadząc piłkę. To znaczy nie mogę szybko z nią skręcać, nie robiąc flipa. Po prostu do rankedów takie... Zdecydowanie bardziej to auto się nadaje do freestylu. Ale co nas ma ograniczyć przed strzeleniem gola w zerowej sekundzie? Podlećmy na coś pięknego. Nie! O kurde, utrzymane. Proszę, typie, trzymaj piłkę w powietrzu. Doceń, doceń. Ja to jeszcze przybijam. Oj, tracimy go na 6 do 4. No już nie było wyjścia, trzeba było to utrzymywać w powietrzu. No ale nie było źle. Dobra, to jakieś słowa podsumowania. Jeżeli chodzi o ten samochód, no to wizualnie niech każdy sobie go oceni sam. Na pewno jeżeli rozważacie zakup karnetu pod kątem samochodu, to ja bym powiedział, że warto kupić karnet tak po prostu. Nie zważałbym po prostu na ten samochód, traktował go jako taki dodatek. Jako Hitbox Breakout to jest naprawdę bardzo fajnie odwzorowany. Jedynie, no, z jakiegoś powodu ludzie nie używają Hitboxu Breakouta. To też świadczy o tym, że nie jest to po prostu najlepsze auto na rankedy, ale do latania naprawdę będzie chyba git. No zobaczcie sobie, no nie wiem, mogę strzelić teraz double tapa. No dokładnie. Największe problemy z tym autem są na ziemi. No tak jak zobaczycie, skręcam z piłką i ta piłka zaraz mi wlatuje na dach i to jest bardzo w sumie istotne na wyższym poziomie. To znaczy nawet nie na wyższym poziomie. Po prostu jest to denerwujące, jak chcecie szybko skręcić do boku i piłka właściwie od razu przelatuje wam po dachu. Pewnie jest to też kwestia wyczucia. Ja już nie będę w sumie przedłużał, bo tak o tym się rozwodzę i rozwodzę. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Zapraszam oczywiście do zostawienia suba oraz lajka. No i bez przedłużania jeszcze raz. Elo, elo.